Siema, ekipo, witam serdecznie. Dzisiaj mecz z Chorwacją. Tak, dzisiaj mecz z Chorwacją na Stadionie Narodowym. Po porażce z Portugalią gramy z Chorwatami. Jak wiemy, no Michał Probierz nie ma najlepszego życia. Na rok kadencji swojej jako selekcjoner reprezentacji Polski przegrał kolejne spotkanie, a dzisiaj gruchnęła wiadomość w mediach. Patrzę, czytam sobie: skandal. Michał Probierz atakowany o 4 rano. O 4 rano dostawał obraźliwe SMS-y. Mówię sobie, kurde, co tu się dzieje? Wchodzę i naprawdę, słuchajcie, jest aferka. Piotr Kwiatkowski, brat rodzony Jakuba Kwiatkowskiego, tak, Jakuba Kwiatkowskiego, popularnego Kwiatka, czyli obecnie dyrektora TVP Sport, atakował SMS-ami o 4 rano w niedzielę selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. Słuchajcie, i naprawdę te ataki były mocne. Trzeba przyznać, że Piotr jest wieloletnim dziennikarzem Eurosportu, więc wydaje mi się, że takie SMS-y o tej godzinie do selekcjonera reprezentacji Polski no średnio wypada. Biorąc pod uwagę też fakt, jaką pozycję ma twój brat, no chyba coś było pite, tak mi się wydaje, bo przeczytajmy te SMS-y, one są grube. Rzadko się zdarza, że ludzie, którzy do jakiejś działki kompletnie się nie nadają, a ty na trenera absolutnie się nie nadajesz. Funkcjonują jako te osoby od lat. Na trenera absolutnie się nie nadajesz. Twój mózg nie umie tego, co masz w mózgu przekazać. Te konferencje prasowe to jest dramat. Jesteś uosobieniem polskiej piłki, nie nadajesz się. Nikt ci tego nie powiedział, ale wymyśliłeś sobie, że się nadajesz. Weź te wreszcie gadniaki stróża w Boże ciało zostaw, bo też to wygląda kuriozalnie. Ubierz się raz elegancko, a nie jak jakiś cudak. To, słuchajcie, oryginalna pisownia tych SMS-ów o tej godzinie 4 rano. No powiem wam szczerze, że naprawdę mocny content tutaj się wytworzył. Wydaje mi się, że Michał Probierz no, mógł się lekko zdenerwować, albo nawet i nie lekko, bo takie rzeczy... Dobra, jeszcze jak komuś coś piszesz, jesteś kumplem, przyjacielem, no to tak dla jaj, nie? Ale tutaj absolutnie tych jaj nie było. Oczywiście Piotr został już zaatakowany przez media i powiedział, że oczywiście przeprasza selekcjonera i życzy mu powodzenia w meczu z Chorwatami. Zaznacza, że nie życzy sobie, żeby te SMS-y latały po sieci. No to chłopie, już dawno za późno. No i oczywiście zaznacza, że jego brat nie miał z tym wszystkim nic wspólnego. No nie dziwię się, słuchajcie, funkcja dyrektora, szefa dyrektora TVP Sport to naprawdę potężna funkcja. Wiemy przecież, że Jakub Kwiatkowski przez wiele lat też był rzecznikiem prasowym PZPN-u. No i po przyjściu właśnie Michała Probierza, Michał Probierz zarządził, że Jakub Kwiatkowski ma opuścić między innymi to stanowisko. Wiemy, że wtedy w sieci też wybuchła dosyć duża burza o niechęci Michała Probierza do Jakuba Kwiatkowskiego, a tutaj proszę bardzo, jeszcze jego brat go atakuje. Z tego, co się dowiedziałem, z czego wyczytałem, to nie był to pierwszy raz, taka sytuacja nie była pierwszy raz. Piotr Kwiatkowski już atakował kiedyś selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza w jakimś nieudanym meczu, ale tutaj wydaje mi się, że troszkę wleciał za grubo, a najgorsze w tym wszystkim dla niego jest to, że to ujrzało światło dzienne. Słuchajcie, wydaje mi się, że no takie rzeczy nie powinny wychodzić na światło dzienne, ale wyszły, więc trzeba o tym mówić, bo wydaje mi się, że sytuacja jest kuriozalna, no i dosyć ciekawa. Jestem ciekaw, jak tą sytuację skomentuje Michał Probierz, bo zapewne zostanie o to spytany przez dziennikarzy. Także Michał Probierz nie ma ostatnio łatwego życia, no nie dość, że strzelił mu rok, tak jak mówiłem, to obok jeszcze tych SMS-ów, które dostawał o 4 rano i tych wszystkich atakach i zamieszaniu wokół tego, no trzeba przyznać, że pierwszy mamy zgrzyt na linii Lewandowski-Probierz. Wydaje mi się oczywiście, że to nie jakiś taki duży oficjalny, ale znowu Robert w wywiadach daje znać, że mu się nie podoba to i owo i wcale się nie dziwię, bo kiedy ja obserwuję tą akcję, słuchajcie, i obserwuję ten mecz, kiedy Robert ciągle jest wkurwiony, kiedy on ciągle mówi podejdźcie, podejdźcie, pressing, z kim ja mam grać, dlaczego ja muszę się ciągle cofać, i ta sytuacja, ta jedna sytuacja, kiedy Robert naprawdę miał fajną okazję do strzelenia bramki, kiedy Świder zamiast wziąć ze sobą Rubena Diasza, to on go popchnął na Roberta i Robert kurwa nie miał jak strzelić, no przecież to był dramat. Posłuchajmy, co powiedział Robert w ostatnim wywiadzie pomeczowym, bo wydaje mi się, że on też dużo mówi. Tego było. No też no nie chcę schodzić po piłkę do linii obrony, żeby dotknąć piłkę, żeby gdzieś mieć pod grą, no bo to chyba to też nie o to chodzi. No. Najlepszym rozwiązaniem jest, że gdzieś blisko pola karnego, w polu karnym dostaje tą piłkę i gdzieś tam coś się dzieje. Więc zdecydowanie no, z jednej strony no, muszę być cierpliwy, że może jednak gdzieś też zagranie dostanę dzisiaj. Jedno, można powiedzieć, dostałem gdzieś tam głowę wygrałem, ale mi nie zabrakło.
istotne, żeby piłka wpadła do bramki, więc oczywiście no to jest jakby, ja nie jestem pomocnikiem gdzieś, gdzie będzie schodził, będzie miał dużo kontaktu z piłką na własnej połowie, no bo to też nie o to chodzi, no tam mogę schodzić, chcę pograć, ale to na treningu, a na meczu ja gdzieś powinien być bliżej pola karnego i tam czekać na dośrodkowania, na zagrania, na piłki. Przypominam, że dzisiaj mecz Polska-Chorwacja, że mamy oczywiście typy na to spotkanie, no i porównujmy sobie reprezentacje, ile reprezentacje są warte, ile jest warta reprezentacja Polski, ile jest warta reprezentacja Chorwacji. No i dobra, słuchajcie, Polska jest warta 199 milionów, Chorwacja 267 milionów euro oczywiście. Także no, ja powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony. Ja myślałem, że nasza wartość naszej reprezentacji jest większa niż Chorwatów, ale tutaj okazuje się inaczej. Jednak Chorwaci są więcej warci. Chorwaci, którzy oczywiście są już w Polsce, którzy trenowali na Stadionie Narodowym. Luka Modrić już posiedział na piłeczce, widziałem, na Stadionie Narodowym. Także co możemy wytypować w tym spotkaniu? Słuchajcie, ja już powiedziałem wam typy w ostatnim spotkaniu, ale damy teraz coś takiego. Obie drużyny strzelą bramkę. Powyżej 2,5 roga reprezentacji Polski. No i Robert Lewandowski, który jest wściekły, który jest zdezorientowany ostatnio na to, co dzieje się w reprezentacji Polski, strzeli bramkę. No mam nadzieję, że Robert się w końcu przełamie, bo ta akcja ze Świdrem to po prostu rozwaliła mi głowę. No Lewy prosi go, żeby on odciągnął obrońcę, a Świder wpakuje mu obrońcę prosto na niego. No naprawdę kuriozalna sytuacja, Robert się męczy, widać to po nim. Szkoda mi Roberta trochę, no bo naprawdę morduje się tutaj jak matka z łobuzem w tej reprezentacji. Ale co zrobić, słuchajcie, mamy taką kadrę, a nie inną. Wydaje mi się, że potencjał tej reprezentacji jest niesamowite, ale no grać to my na razie nie potrafimy. Mam nadzieję, że z Chorwatami będzie lepiej. Dajcie znać, co myślicie o tej sytuacji z Michałem Probierzem. Dajcie znać, czy jakieś konsekwencje czekają Piotra. No i czy on ma rację, czy nie. Czy faktycznie aż tak krytycznie oceniacie pracę i samego Michała Probierza. Ja się z wami żegnam. Widzimy się oczywiście po meczu. Cześć! Teraz to przeżywa misję.